Hej, witam Cię serdecznie na podsumowaniu sesji. Środa. Zobaczmy, co w tym momencie dzieje się na rynkach światowych, co dzieje się na rynku krypto oraz oczywiście dokonam podsumowania tego, co wydarzyło się na GPW. Jeżeli ta tematyka podsumowania sesji jest dla Ciebie interesująca, to oczywiście zachęcam do pozostania ze mną. A jeżeli ze mną zostajesz, to pamiętaj o formie podziękowania od Ciebie dla mnie za ten materiał i czas, jaki poświęcam, aby go dla Ciebie przygotować. Komentarz, łapa w górę, subskrypcja i dzwoneczek dla wszystkich nowych widzów. Jeżeli już to uczyniłeś, to oczywiście zapraszam. Przechodzimy dalej. Zaczynamy tradycyjnie od informacji, które pojawiają się na rynku. Ja przedstawiam dosłownie kilka, które wybieram, a ty w komentarzu możesz podrzucić garść kolejnych, które według ciebie są istotne i mogą wpłynąć na to, co jutro będzie się działo na poszczególnych spółkach, czy też poszczególnych innych walorach. Wszelkie istotne informacje, z którymi warto się zapoznać według ciebie. I przechodzimy. Apple i Google wykorzystają Bluetooth i poinformują użytkowników, czy mieli kontakt z chorymi na obecnego szkodnika. Bardzo ciekawy case, zachęcam do zapoznania się z tym artykułem na Bankerze, bo jest tutaj dokładny opis, w jaki sposób to będzie działać. Co również jest bardzo ciekawe pod kątem inwigilacji naszych telefonów, co oczywiście ma miejsce już od dawna, no ale teraz dzięki temu można wykorzystać to oczywiście w cudzysłowie w szczytnym celu. Przechodzimy dalej. Obowiązkowe zakrywanie twarzy od jutra. Dla przypomnienia, pamiętaj, że jeżeli wyjdziesz jutro z domu gdziekolwiek, no to żeby mieć oczywiście maseczkę na twarzy. Zostało wprowadzonych kilka zmian, ale z tym oczywiście zapoznać się już na spokojnie, czy to słuchając jakichś serwisów informacyjnych, czy właśnie czytając ten artykuł, czy też inny. Inflacja wciąż wysoka, żywność w górę o 8%. Cały czas zaskakują mnie te wyniki inflacyjne, bo chyba każdy z nas jako konsument robi zakupy w sklepach i się można podrapać w głowie i zastanowić, gdzie oni to widzą. Aż ciśnie mi się tutaj niecenzuralne słowo, gdzie to jest widoczne. Naprawdę chyba sam odczuwasz to, jak w jaki sposób ceny wyglądają na półce. Mi to od razu się przypominają te wszystkie jakieś spektakularne mega pompki, oczywiście na poszczególnych produktach. Nie wiem, jak daleko sięgasz pamięcią, ale ja doskonale pamiętam jeszcze mega pompkę już chyba z kilkanaście lat temu na cukrze. Rolnicy nie mieli gdzie sprzedawać buraków cukrowych, dorowów, to wszystko wysypywali, a w Polsce pompka na cukrze, bo nie ma cukru. To było naprawdę spektakularne. Potem nie tak dawno, może to też pamiętasz, mega pompka na maśle. Zresztą ja lubię takie proste produkty. Podam Ci taki prosty case, w jaki sposób możesz sobie zmierzyć w ogóle, co tutaj fundują na firmy, jeżeli chodzi o manipulację cenową, jeżeli wcale nie płynącą, nie wiadomo z jakichś innych przyczyn, bo tutaj podam Ci prosty przykład. Najprostsze produkty. Cena smalcu. Bardzo prosty produkt, tani produkt. Dokładnie do końca 2019 roku cena w większości sieci handlowych 99 groszy za kostkę. Jak za dotknięciem czarodziejskie różdżki, od początku tego roku cena rośnie na złoty 19 w większości, czyli 20% do góry, a w innych również na 29, czyli 30% do góry. Można powiedzieć, że od małe kwoty nie odczuwamy tego, tylko że popatrz pod względem my, inwestorzy, jeżeli walczymy o każdy procent, każdy 1%, 5% to już jest coś. Jeżeli na giełdzie zarabiasz 30 czy 20, to sam możesz przyznać, że to jest konkretna stopa zwrotu. A tu tak naprawdę sobie dynamicznie skaczą ceny. I tak to właśnie wygląda. To zachęcam Cię do tego, żebyś znalazł sobie takich najprostszych produktów, dosłownie kilka, i co pół roku sobie sprawdza ich ceny, a szczególnie na przełomie roku zobaczysz, co się dzieje i wcale nie potrzeba do tego żadnego szkodnika, aby wyrwały ceny do góry. Zresztą, jeżeli szkodnik już panuje, to akurat ta cena w tym przypadku nie uległa zmianie. I jedziemy dalej. To taka moja czysta informacja, jeżeli chodzi o inflację. RMF odmrażanie gospodarki się opóźni. Dla mnie najistotniejsza informacja to, że jutro będzie podawane w szczegółach to, co oczywiście pan premier nam przedstawi. Zobaczymy oczywiście, co będzie się w związku z tym dziać również na giełdach, bo gdy będzie przedłużenie otwarć tych kluczowych branż, które w tym momencie mogą na tym najmocniej ucierpieć i cierpią na tym cały czas, to również może być to pokazane właśnie na notowaniach giełdowych i takie informacje jak najbardziej warto śledzić i
zobaczyć, co i które branże będą w ten sposób najmocniej dotknięte, albo wręcz które jako pierwsze odczują ulgę właśnie po luzowaniu tych obostrzeń. I kolejne informacje to już są ze spółek. Przechodzimy oczywiście do notowań ze świata. Jak widzimy, ropa. Zgodnie z tym, co wczoraj mówiłem, że jeżeli wyłamiemy ten poziom, to tak jak wczoraj sobie to tak, no, można powiedzieć, gdybałem, jeżeli przebijemy te poziomy, no to prawdopodobnie będziemy cisnąć w dół do poziomu przetestowania wsparcia. I jak na razie scenariusz oczywiście się sprawdza. Kto oczywiście rozgrywa ropę i jest w szorcie, to oczywiście serdecznie gratuluję, bo myślę, że naprawdę jest to kapitalne zyski. Zobaczymy, czy rzeczywiście będzie tutaj to wsparcie ciągnąć jak magnes tą ropę. Zresztą dlatego poświęcę na to czas, bo schematy są dostępne na każdym walorze, na każdym rynku, co byś nie rozgrywał. Dlatego warto gdzieś na to poświęcić chwilę i wyjaśnić pewne kwestie. Jeżeli chodzi o niemieckiego DAX-a, DAX dzisiaj mocno odpada, mocno koryguje po tych wzrostach. 10 281 punktów w tym momencie i dla mnie takim istotnym miejscem do obserwacji jest ten poziom. Zobaczymy, czy coś się tutaj w ogóle wydarzy, czy też nie. Widzisz, że klasyka, nie ma co sobie tutaj robić pod górkę. Trzeba pilnować się tych takich stałych elementów, które być może sprawdzą się z większym prawdopodobieństwem na rynku. Jeżeli chodzi o S&P 500, Stany dzisiaj również korygują. 2760 punktów w tym momencie panowie cisną do dołu maksymalnie. Zobaczymy, jak oczywiście sesja się zakończy i czy to jest tylko i wyłącznie ruch korekcyjny w tej fazie wzrostowej, którą tutaj widzimy, czy to się gdzieś przerodzi w coś głębszego i znów będziemy widzieć jakieś oberwanie, no czas pokaże. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, Nasdaq się zachowywał naprawdę silnie, szczególnie wczoraj, dzisiaj w korekcie, co wręcz by było naprawdę zdrowe i oczekiwane, bo ileż można tak jednym ciągiem rosnąć i to dosyć silnie w tak negatywnej otoczce informacyjnej, jaką obecnie mamy, szczególnie w Stanach, i widzimy, że to wycofanie w tym momencie ma miejsce. No i zobaczymy oczywiście, czy to będzie tylko i wyłącznie jakieś wyjście do rozegrania swinga na dalsze longi, czy będziemy widzieć głębsze odpadnięcie. Sam możesz dać znać w komentarzach, jak ty to widzisz. Jeżeli chodzi o srebro, również dzisiaj w korekcie 15 i prawie pół dolara za uncję w tym momencie. Jeżeli chodzi o złoto, również złoto na czerwono, chociaż już widzimy, że panowie próbują wyciskać złoto do góry. 1720 dolarów za uncję w tym momencie. Warto podać szczyt z dnia wczorajszego, to było prawie 1750 dolarów za uncję, co również będzie bardzo ciekawym case'em. Jeżeli chodzi o waluty, do złotówki dzisiaj się mocno umacniają. Złotówka traci odrobione praktycznie na franku. Wczorajsza korekta 4,31 i jeszcze ciśniemy do góry. Euro również rośnie do góry 4,53 i analogiczna sytuacja na dolarze 4,16. Mamy oczywiście zanegowanie już tych korek, które tutaj mają miejsce, czyli było ten moment na ochłodzenie. Teraz zobaczymy oczywiście, czy jutro będzie kontynuacja tych wzrostów. Jeżeli chodzi o naszego WIGA 20, 1600 punktów na tej platformie. Oczywiście zaraz zobaczymy, jak się na notowaniach giełdowych zakończyło. Mamy odpadnięcie w końcu w dosyć ciekawym miejscu. Zobaczymy, czy przerodzi się to w coś więcej, czy raczej będzie to tylko i wyłącznie ruch korekcyjny. Sam możesz się wypowiedzieć w komentarzu, jak ty to oceniasz. I przechodzimy przez rynki krypto 18. Powoli ten ekstremalny strach się nam przesuwa do góry, tak jakby inwestorzy z oczekiwaniem wyczekiwali spokoju większego na tym rynku. Nie wiem, zobaczymy. Zresztą jutro czwartek, a jak to w czwartek, to poświęcę dodatkowe nagranie wieczorne właśnie na rynek krypto. 64 dominacja Bitcoina. Sam Bitcoin, król krypto, traci dzisiaj 2,5%, 6735 dolarów za sztukę. W topowych projektach na dziesiątce widzimy 4,70 na minusie Binance Coin. I tak naprawdę tyle. Nie ma jakichś spektakularnych spadków, przynajmniej w tych czołowych altach. A jak widzisz, też nie ma czołowych wzrostów. I zaraz zderzymy to oczywiście z giełdą polską. Polska giełda kontra kryptonotowana na całym świecie i zobaczymy, gdzie tutaj były większe możliwości. Hedge Trade 3% do góry, Hyperion 3%, reszta chyba sam widzisz. Dzisiaj sesja przeważają spadki, chociaż też nie są jakoś dynamiczne. Najwięcej traci Digitex Future 6,68%, Chainlink 6%, Ren 5,40% czy Digibyte 5,35%. Pozostałe projekty, tak jak widzisz. I przechodzimy tradycyjnie do polskiej giełdy. Zobaczmy, co tam ciekawego dzisiaj nam ta giełda zafundowała.
I widzimy tak, na produkcyjnych Cambridge, czyli czekolada nasza 0,8 na plusie, Wawel makarony bez zmian, Pamapol traci blisko procent i Harper obrywa 6,5%, ciasteczka bez zmian. Na pogromcach, co się dzieje na pogromcach? Biomet wystrzelił na koniec sesji, no niesamowite. Taka dzisiaj była mielonka na Biomedzie, kto oczywiście go rozgrywał, to na pewno zagryzał z niecierpliwieniem paznokcie, kto jeszcze oczywiście na nim siedzi. I była zwałka poniżej na minusie i to dosyć ciekawy, można zresztą sprawdzić sobie rozpiętość ceny, a finish, popatrzmy, jaki piękny. Medcamp 30% na górze, również gratuluję dla wszystkich posiadaczy. Kary Vitamin 2,60-2,67, hemp również. Neuka 1,15, z hemp dzisiaj poszła informacja, którą też warto się gdzieś zapoznać, chociaż ona myślę, że już jest i tak w cenie tej spółki. Farmena 13% w dół, MBF Grupa 12%, Biomaxima prawie 10 na minusie, Birt 7,81, Selena 5%, pozostałe tak jak widzisz w obrotach, Biomet Lublin nam króluje 23 miliony, Biomaxima 13 milionów, 12 Mercator i pozostałe tak jak widzisz. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, dla przypomnienia oczywiście dywidenda aktualizowana na bieżąco na portalu jakinwestować.com. Raz dziennie oczywiście aktualizuję, sprawdzam co tam się dzieje i nanoszę te zmiany, a już mamy Play'a, który jest potwierdzony i ładną dywidendę, piąteczkę wypłaci. Kto oczywiście się interesuje, to na pewno już to sprawdził i zachęcam tutaj, żebyś sobie na bieżąco codziennie sprawdzał, czy coś się ciekawego na rynku się pojawiło odnośnie właśnie dywidend. I wracamy teraz do omówienia. Sprawdźmy, co jest pompowane już pod te właśnie dywidendy, które rozgrywa. XTB, piąteczka na wycenie, jeżeli chodzi o jedną akcję, 11% do góry, Betomax 6,85, Talanx 3,79, PHN 2,31 i to są topowe wzrosty dzisiaj na tych spółkach dywidendowych właśnie z tego zestawienia. Najwięcej traci Passus 7,69, Lena 5,18, 5,9, Azbis, PKN Orlen 4,7 czy PKO BP 4,57, które nadal jeszcze nie zastosowało się do zaleceń KNF-u pod kątem przekazania informacji oczywiście, czy będzie w końcu wypłacać tą rekordową dywidendę, czy wszystko przeznaczy na kapitał zapasowy. O liderami obrotu PKN Orlen 115 milionów, 106 PKO BP, Asekopol 38 baniek, 12 Mercator. Tutaj, gdzie już mamy wypłaconą dywidendę, CDA urosło prawie 7%, Mobrook bez zmian na minusie i firma nieznacznie i Synectic 4% na minusie. Jeżeli chodzi o spółki teraz gamingowe, to tutaj warto również przytoczyć garść informacji, bo związane są właśnie z tymi wzrostami. CI Games podało, że sprzedało 575 tysięcy sztuk gry Sniper Ghost Warrior Contracts, tak więc tak jak mówię, zresztą na moich podsumowaniach, które mam nadzieję również oglądasz, gaming zawsze wchodzi w niedzielę o 18. To tutaj również odnosiłem się do CI Games, że tak naprawdę ratunkiem dla tej spółki są tylko i wyłącznie rekordowe wyniki sprzedażowe i co za tym idzie finansowe, które może ta gra przynieść, aby ta spółka w końcu zaczęła wychodzić na prostą. No i oczywiście jakaś pompka na kursie jest i dodatkowa informacja, że Games Operator jest już od potwierdzona 17 kwietnia. Tą informację Ci już przekazuję od kilku tygodni. Zresztą widzisz to w moich zestawieniach również na przeglądzie spółek gamingowych, czyli 17 kwietnia pytanie, czy będziemy świadkami takiej pompki jak na Steam Fabric. Sam możesz dać w komentarzu, czy się szykujesz na ten debiut, czy będziesz go rozgrywał i jakie tak naprawdę stopy zwrotu na debiucie zakładasz. Do tego Cię oczywiście zapraszam w komentarzu. I przechodzimy znów do spółek, właśnie zobaczmy jak to wygląda. I dzisiaj Steam Fabric 37% do góry, gratuluję dla wszystkich posiadaczy. Widziałem, że już na grupie tutaj dzielicie się informacjami, że również rozgrywacie Steam Fabric. Serdeczne gratulacje, naprawdę świetne wyniki pokazujecie. Zapraszam zresztą na grupę, link masz pod spodem w nagraniu. CI Games, o którym wcześniej wspomniałem, 15% dzisiaj do góry. Kosmiczny obrót jak na CI Games, naprawdę. Tibul 14, EC Games 11 i pozostałe spółki nieznacznie już i jest ich mało, co świadczy o tym, że dzisiaj jednak rynek jest w korekcie i się schładza. Zobaczymy, czy oczywiście przerodzi się to coś więcej, czy to jest takie chwilowe odreagowanie. Creepy Jar obrywa 17%, no ale po takiej fali wzrostowej to co to tak naprawdę jest? Moonlight obrywa 15-11, Artifex, PB Games 6, Farm 51 5, piątkę, Blueberry 5, również Sherry, H-Games, The Distance. To są te największe spadki dzisiaj na gamingu. Liderami obrotów dzisiaj jest CD Projekt i widzimy, no,
ekstra walkę podaży z popytem, z delikatną przewagą popytu zaledwie 6 setnych na plusie, ale starło się ze sobą 195 milionów złotych, a to już jest naprawdę konkretne starcie, czyli to, co również mówię w podsumowaniach, to starcie będzie w moim odczuciu miało miejsce za cały czas aż do premiery Cyberpunka. TS Games, popatrz, również piękne starcie, zero równe, podaż z popytem w równowadze, 9 milionów się przewaliło akcji, Creepy Jar 6700, 6400, Steam Fabric, to jak na debiutanta też jest bardzo duży obrót, CI Games 6100, 5700, Playway 11bit 4600, po bańkę 600 Movie Games, Farm 51 i Bloober powyżej bańki. Jeżeli chodzi o bańki, to dzisiaj tutaj Santander 6% traci, aż Millennium 5,64, 5,36, UniCredit i mBank ponad 5%. Wszystkie banki dzisiaj na minusie. Najmniej traci ING blisko 1%, Getin Noble 1,74 i BNP 1,92. Indeks oberwał 4,31, 4060 punktów. Muszę sobie WIGamesa tam jeszcze dorzucić po tej mojej awarii wczorajszej. PKO BP 106 milionów, 83 miliony PKO SA, Alior 38, 32. Santander to są obroty i ich liderzy, jeżeli chodzi o banki. Jeżeli chodzi o spółki odnawialne źródła energii, czyli nasze OZE, to tutaj PEP Polenergia 5% do góry, 3 ML System, Foton 3 i ELQ 0,5% powyżej. Najwięcej traci Remor Solar 10% w dół, obrywa Novavis 6, 5, Columbus 4, Termo 4, również Biomas, a liderem obrotów jest dzisiaj ML System 1 200 841 tysięcy, Columbus i Biomas 745 tysięcy. Jeżeli chodzi o indeksy, to tutaj zerknijmy sobie zaraz na szczegóły, ale nas interesuje w tym momencie to, co się dzieje właśnie na indeksach. Zobaczmy sobie, co tutaj się ciekawego dzieje. Shorty dzisiaj w grze, no bo wszystkie indeksy na minusie. Wszystkie co do jednego. Najmniej traci SWIG 80, 10 980 punktów, 66 setnych na minusie. Potem widzimy, że najmniej traci również Games, 23 285 punktów, 83 setne na minusie. Energia i leki, bo blisko 1% na minusie. A najwięcej dzisiaj kto oberwał? Górnictwo 6,15, MSFIN 5, mBanki 4,31, Moto 4,13, Nieruchomości 3,81, Samwig 20 oberwał 3,38 na minusie, 1606 punktów, a Envig 40 oberwał 3,17, 3165 punktów i teraz czas na szczegóły. Przejdźmy, zobaczmy, jak wygląda WIG 20. Co ciekawego dzisiaj na tym rynku się oczywiście wydarzyło. CD Projekt tylko się uchronił przed tą falą wyprzedaży i jest na plusie z 600, 0, czyli bez zmian PGNiG, a na minusie najwięcej traci właśnie Santander, KGH 6, Santander 6, PZU blisko 6, mBank 5%, JSW blisko 5%. Liderami obrotów jest CD Projekt 195 milionów, CCC 189, PZU 149, 115, PKN Orlen i BP 106 milionów. To są ci liderzy na naszym WIG-u 20. Jeżeli chodzi o MWIG 40, średnie spółki wjeżdżają. Zobaczmy, co tu ciekawego się dzieje. Jeżeli chodzi o największe wzrosty, to tylko cztery spółki rosną dzisiaj w całym indeksie. LiveChat 3,5%, 3,3% Forte, Neuka procent ponad i Amika blisko procent na plusie. Bez zmian VRG i TS Games, a najwięcej obrywa. Pamiętaj, że jak tak przewijam, zawsze sobie może zatrzymać, żeby w szczegółach sobie zerknąć. No wiadomo, że z racji czasowych ja tylko podaję skrajności. GTC 9,72, Famur 7,89, PKP Cargo 7,78, Kruk 6,46 czy Intercars 6,17. A liderami obrotów, kto dzisiaj wygrzewał ten indeks? Asekopol 38 milionów, Amrest 18, 10, Kruk, Ciech 10. To są te topowe dzisiaj obroty na MWIG-u 40. Jeżeli chodzi o SWIG 80, patrzymy, CI Games liderem 15%, Rainbow 9,96. Kto wygrzewa Rainbow'a? Przyznawać się. Baho Holding 7,68 albo Enter, też się przyznawać. 5,53, PEP 5,18, Medicalc 4,46. To są topowe dzisiaj wzrosty na SWIG 80. Przewijam, żebyś mógł sobie zatrzymać i zobaczyć, co ciekawego na tym indeksie jeszcze się wydarzyło. Największe spadki dzisiaj Prior 9,5%, ATM Grupa 8,60%, Eco Export 8,5%, Bioton 8,5%, OAT 7,58%. To są te największe spadki.
A liderami obrotów dzisiaj tego naszego małego indeksu jest Mercator 12 milionów 100, CA Games 600, 5200, Stalex Spot Rainbow 3, dwie banki 800 Astarta. To są ci liderzy obrotu na SWIG 80. Jeżeli chodzi teraz o co teraz mamy? Indeks dla wszystkich wilków. Gdzie jest? New Connect. Jest tutaj, proszę bardzo. Co tutaj tam ciekawego się wydarzyło? Na zamknięciu. Popatrz, jakie są na zamknięciu walka. Na ostatniej rozgrywce, oczywiście do weryfikacji w ostatecznej rozgrywce. Iton niby 114. United niby 82. Investco potwierdzone 55. Mega wzrost. SMS Kredyt również ładnie na zamknięciu 42, pięknie. Lauren PES 39, Simfabrik 37, 30, Pathfound 30, Medcamp. No naprawdę, sam sobie popatrz, jakie to są stopy zwrotu. To jest właśnie dwucyfrowe stopy zwrotu na New Connectie. O, sorki, bo mnie kręci. Na New Connectie widoczne każdego dnia 8 godzin. I oczywiście sam możesz wyselekcjonować spółkę, która Cię interesuje. I sam sobie porównaj to teraz z rynkiem krypto. Czy dałby Ci dzisiaj więcej zarobić, czy jednak polska giełda. Oczywiście czas na krypto również przyjdzie i wtedy będziemy pewnie tęsknić za tym, że nie będziemy widzieć takich zmian na GPW. No ale cieszmy się, że akurat teraz w tym momencie polska giełda naprawdę wdzięczy się dosyć mocno, jeżeli chodzi o tę falę wzrostową. Popatrzmy jeszcze coś, co się wyróżnia. Inogen pod kątem obrotów 14%, czy EC Games również ładnie 11%, czy na przykład również Compress 7, bardzo ładnie. Czyli New Connect oczywiście nie zawodzi i każdego dnia daje zarabiać swoim inwestorom, którzy lubią ryzyko, bo pamiętaj, że no niestety to ryzyko na New Connectie jest kosmicznie wysokie i naprawdę możesz raz mega szybko i dużo zarobić, a już za chwilkę możesz tak naprawdę stracić to, co zarobiłeś. CZ Tools 47% w dół, Wotkan 26%, Vision 23%, Southland 23%. Szukajmy czegoś z większymi obrotami. Tutaj mamy Creepy Jara 17%, tutaj mamy MBF Grupa 12%, tutaj jest Polman 11%. Czy na przykład Biomaxima blisko 10 również na obrotach, które się od razu rzucają w oczy. I właśnie jeżeli chodzi o obroty, to liderami dzisiejszego dnia pod względem wygenerowanych obrotów na New Connectie jest Biomaxima 13 milionów 200, Creepy Jar 6700, 6400, Simfabrik, Medcamp blisko 4 bańki, również blisko 4 Hemp, Geotrans 2600, 2200, Inogen, Moovi, bańkę 600 i ponad bańkę Farm 51 i Bluber. Tak jak zawsze mówiłem, no gaming w tej pierwszej 20 jest razem z OZE, no i oczywiście teraz pogrom też dorzucają się do tego koszyka. I jeżeli chodzi o WIG 20, to już za nami, oczywiście indeks szeroki. Zerknijmy sobie, co tutaj ciekawego się na indeksie szerokim dzieje. A zanim oczywiście do tego przejdę, no to trzeba jakiś garść statystyk przytoczyć. Zobaczmy, czy dzisiaj również rekordowe obroty na warszawskim parkiecie, czy też nie. Ja Ci jeszcze mogę wyświetlić szybkie statystyki. O, już nie mogę, bo już nie mam połączenia. I co tutaj mamy dzisiaj? 1 577 514 956 zł. To są obroty dzisiaj, jeżeli chodzi o giełdę. 189 tysięcy transakcji, 249 sztuk. I jak widzimy, Biomet Lublin jest ewidentnie liderem dzisiejszego zestawienia. 41% w końcu do góry wybił. Computronic potem na zamknięciu już potwierdzone 29%. Credit in 26%. Regnot potem jest 22%. Czy Efekt 19 to są te największe dzisiaj wzrosty, bardzo ładne. I oczywiście tak to wygląda. Przewijam, żebyś mógł sobie zobaczyć dalszą część zestawienia i zobaczmy te, które również dzisiaj traciły. A traciły dzisiaj Everest, stracił dzisiaj 16%. Potem mamy Cool Energy 16%, Farmena 13%, Artifex 11%. Panowa 10 czy 10 Wasco, to są te dzisiaj największe straty. No i oczywiście obroty pewnie podkręcone tym, że co po niektórym stop lossy popuszczały. No i na tych korektach również ludzie pewnie uciekali. Inwestorzy cashowali swoje zyski, aby jak najwięcej zostało ich w portfelu, co oczywiście jest jak najbardziej ok. I zerknijmy jeszcze sobie na informacje, jakie dzisiaj jutro napłyną na rynek. Zobaczmy. Co tam ciekawego się jutro będzie działo? Środa, czwartek jest. O kurczę,
JSW ładnie. Ok, i co tam mamy w czwartek? ULT Games, walne jutro ULT Games. Zobaczymy, co tam ciekawego się na tym walnym zadzieje. Publikacja raportów za ubiegły rok. Cały czas u nas wysyp tych raportów. 06 Magna, Forte, Masterfa, Panowa, KRK, MOL i Kinopol. Tak więc te spółki jutro publikują oficjalne wyniki za 2019 rok. Jeżeli rozgrywasz te spółki, to dobrze wiesz, że to są ważne informacje i absolutnie obok nich obojętnie przechodzić nie można. Szczególnie kiedy rynki chodzą normalnie, a nie pod wpływem emocji, tak jak teraz szkodnik nam tutaj funduje różne dziwne rozgrywki, ale przy normalnych rozgrywkach to są jedne z ważniejszych informacji, które napływają ze spółek. To wszystko w tym podsumowaniu. Mam nadzieję, że oczywiście za tobą pozytywna sesja. Pochwal się tradycyjnie, co ciekawego wydarzyło się u ciebie i jak widzisz kolejne już tylko 2 dni sesji przed nami do rozegrania. Oby oczywiście były jak najbardziej pozytywne dla ciebie. Pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się, hej.